Ty bardzo jesteś pomocna i tak dobroczynisz. Ale chciałam cię zapytać, jeszcze, jeżeli możemy, to wróćmy do tej małej Natalii. Czy ty dostałaś pomoc psychologiczną? Czy ty dostałaś wsparcie? Czy ty wiedziałaś w ogóle? Nie. Czy ty się czułaś, będąc teraz matką, z perspektywy tego, że sama ogarniasz swoje dzieci, dokonujesz wyborów? Wiesz, jeszcze nikt mi nie zadał tego pytania. Nikt. Bo teraz jak na przykład była katastrofa na przykład smoleńska, gdzie ja znam trochę rodzin, które straciły kogoś bliskiego. Też znałam. Między innymi znam chłopaka, mężczyznę, który został z małym dzieckiem, 4-letnim. Znam, mam koleżankę, która też straciła męża tam i też została z małym synkiem. I szukali bardzo pomocy, nawet właśnie pisali wtedy do mnie, szczerze mój tata, pisali do niego, co właśnie pisał ten mężczyzna do mojego taty, jak dziecku to przekazać, jak żyć, co robić, kiedy to się zmienia, kiedy ono zapomni, czy będzie pamiętało, czy tą pamięć wzmacniać, czy starać się jakby zatrzeć ślady. No i mój tata, wiem, że podjął się takiej szczerej rozmowy. Ale ja nie miałam wtedy jako dziecko takiej jakby, jak to można teraz powiedzieć, profesjonalnej wsparcia. Opieki takiej wspierającej mnie psychicznie albo uświadamiającej mi to, co się stało, w taki sposób, żebym jak najlżej przez to przeszła. Ja po prostu zostałam wyłączona z tego tematu wtedy. Jakby nie było mnie, nie byłam świadoma tego, co się stało, bo to było przede mną ukrywane. Aż w końcu to docierało z każdej strony, bo przecież z jednej strony ukrywana, a z drugiej strony moja mama była wszędzie, jakby w rozgłośniach, w gazetach. No i jakoś sama tę prawdę w końcu odkryłam, a w zasadzie ja chyba to wiedziałam, tak myślę. I był program jakiś o mojej mamie w telewizji, gdzie pokazana była na koniec historia, że się skończyła katastrofą. I ja wtedy podobno, ja tego nie do końca to pamiętam, ale podobno poszłam do swojego pokoju, zamknęłam się i przeżyłam to, płakałam. Ale to było chyba z 2 lata, czy z rok po śmierci. Także to było... Gdzie myślałaś, że jest twoja mama przez rok? Wiesz co, babcie mi mówiły, że jest na przykład... Jedna babcia mi mówiła, że jest w szpitalu, że nie może jeszcze wrócić. Druga mi mówiła, nawet jak chodziłyśmy na cmentarz, że mama chciała, żeby taki ogródek powstał i żeby go pielęgnować i tak... Widzę, że chusteczkę potrzebę. No takie pytania zadajesz, to co? Ja tym razem. Wiesz co, bo sama jestem matką, nie wyobrażam sobie tego. Dzieci powinno się traktować uczciwie. I uważam, że to było nieuczciwe. Z perspektywy dziecka. Ale to było... Maleństwa. To było, wiesz, nie oni nie mieli tej świadomości. Oni tak, po prostu, tak, ja wiem, że to, my teraz to jesteśmy wynikało, mądrzejsi. Tak, to wynikało z braku świadomości. Tak. Nie, chęci ochrony mnie, tak, niż odwrotnie. Tak, to znaczy ja nie zarzucam intencji złych. Rozumiem. Tylko mówię, że jest to po prostu straszne gdzieś, wiesz, jak się tego słucha. Że to jest straszne, że mama gdzieś tam sobie jest, albo jest chora, wiesz, a tu jest... Mała dziewczynka, która po prostu nie wie. Wiesz, sama jesteśmy obie matkami. Ale wiesz, to jest właśnie niesamowite, że dziecko małe, ja miałam 4 lata, nie wyobrażam sobie, bo odnoszę to często. Nawet, tak. Nawet pamiętam ten moment, jak dokładnie Laura, czy każde moje dziecko z trzech, z trojga, przechodziło przez ten wiek, kiedy ja patrzyłam, okej, czyli ja wtedy miałam dokładnie tyle lat i tak obserwowałam to dziecko i się zastanawiałam wtedy, to jest niemożliwe, żeby ono mogło mnie nie pamiętać, jakby coś się teraz stało. A mi ta pamięć stała się takim, takie miękkie lądowanie, takie resory, jakby gdzie po prostu coś na początku było, później tego już nie było, to wyparowało, ja to wyparłam, nie wiem. Ale jakiś taki, wiesz, może jakaś taka, takie poczucie bezpieczeństwa mi to dało. To są mechanizmy obronne, to są mechanizmy też, nie? Psychiczne. Żeby sobie poradzić po prostu z... Bo potem myślę sobie o też... O których nawet nie wiemy, że je mamy. Tak, i jesteśmy zdolni naprawdę wiele przetrwać, a ja sobie myślę w kontekście tych wszystkich, wiesz, potem ten Dzień Matki w Polsce obchodzony. Po prostu, wiesz, ostatnio tutaj też miałam taką rozmowę, że na przykład u mojego syna w szkole jest święto rodziny. I to jest super, że ktoś o tym pomyślał, że może być święto rodziny i że nie ma dnia taty i mamy,
bo dzieci mogą nie mieć mamy albo mogą tak, nie ale mieć tak, taty. Tak będzie zawsze, ale może będą mogły marzyć o tym, żeby mieć tę rodzinę. Wiesz, wiadomo, że to może być bolesne, ale ja nie miałam nigdy takiego poczucia, że ktoś mówił, przekażcie dla waszych mam, a ja od razu robiłam się smutna i płakałam. Nie, no jakby odbierałam to tak dość, no to, tak to życie odbierałam, jakie miałam. Byłam do tego już przyzwyczajona. Nie dotykało mnie to tak bardzo. Może dlatego, że nie pamiętam tej relacji. Moon Talk.